ponieważ to jest normalna rzecz, normalna sprawa, naturalna, okres, miesiączka, menstruacja, ale niestety w XXI wieku jest dalej uznawana, czy też dalej ma wyobrażenie czegoś nienormalnego. To po prostu nie przystoi, żeby w XXI wieku pokolenie dzisiejszych nastolatek musiało borykać się z problemem braku do środków higieny menstruacyjnej. Podpaska, tampon powinna być w toalecie tak samo dostępna, jak jest dostępny papier toaletowy, bo najzwyczajniej w świecie kobiety, dziewczyny potrzebują tych środków w toalecie, bo to jest naturalny, fizjologiczny rytm. I nie widzę potrzeby, nie widzę takiej konieczności, żeby odróżniać właśnie kobiety i mężczyzn, w sensie takim, że mężczyźni mają dostęp do wszystkiego, co im potrzeba, a kobiety nie mają tego dostępu. Fundamentem jest ta normalność, ale żeby normalność miała miejsce, musi być świadomość. Żeby świadomość miała miejsce, musi być edukacja, a więc rzetelna edukacja w szkołach przede wszystkim. Jak ona będzie miała miejsce w szkołach, siłą rzeczy też będzie miała miejsce w domach. Oczywiście ona powinna mieć miejsce najpierw w domu, czy równocześnie w domu i w szkole, ale nie zawsze tak jest. Jeżeli ten brak będzie wyrównany w szkole, to wtedy mamy większe prawdopodobieństwo, mamy szansę na to, że w kolejnych domach, w kolejne pokolenia będą miały świadomość uzyskiwaną właśnie na temat okresu, menstruacji, miesiączki, w swoich rodzinach po prostu. Edukacja to jest fundament, to jest poczucie wstydu. I tak naprawdę ten problem to nie jest kwestia tylko braku świadomości, czy też tego wstydu, który jest właśnie wśród kobiet, wśród nastolatek, ale również i wśród chłopców, wśród nastolatków. Chociaż czasami mam wrażenie, że chłopcy są, bardziej czasami nawet życzliwi i gotowi właśnie do tego, żeby traktować potrzeby swoich koleżanek normalnie. Największy opór w tej normalności, czy też w zdefiniowaniu potrzeby kobiety w postaci dostępu właśnie do tamponu czy też do podpaski, największą barierę widzę w starszych, w zupełnie dorosłych, w urządzących. To dla nich przede wszystkim, oni tkwią dalej w średniowieczu, to dla nich dalej słowo okres, menstruacja, miesiączka, to są w ogóle słowa tabu, to są słowa wstydliwe, których nie wolno wypowiadać. To i tu musimy wręcz kruszyć ten beton, który się wydaje tak naprawdę dziwny, że w ogóle ma miejsce, bo to jest naturalna sytuacja, a jednak ma miejsce. Oczywiście, że tak. Jak projekt już będzie zmaterializowany, jak będziemy zbierać pod nie podpisy, to ja nie mam z tym problemu, żeby podejść do koleżanek, parlamentarzystek z tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, żeby złożyły podpis pod tym projektem. Zobaczymy, co odpowiedzą, zobaczymy, czy podpis złożą. Na razie część z nich uważa, że to jest nawet ideologia, ale może przyjdzie ta refleksja i pomyślą o tym, że przecież same mają okres albo miały okres, że dzisiaj ich córki mają, że ich wnuczki mają. No, jeżeli dane pokolenie nie miało dostępu do czegoś w swoich czasach, to nie znaczy, że kolejne pokolenie też ma tak mieć. No po to tu jesteśmy też w parlamencie, żeby ułatwiać ludziom funkcjonowanie w społeczeństwie. Po to nas ludzie wybierają. Czasami właśnie trzeba łamać pewne stereotypy i pewne mity, wprowadzając je na przykład do dyskursu politycznego, organizując jakieś fora dyskusyjne, a później, jak jest grunt przygotowany, że już ta świadomość się zwiększa, że wiemy, co to za problem i wiemy, jaka jest potrzeba, to jest moment na zmiany legislacyjne. Więc czekamy na ustawę, która będzie przygotowana przez środowisko i następnie tę ustawę przejmiemy jako oczywiście projekt poselski, czy też projekt senacki i będziemy procedować.